Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis na coś kultowego i słodkiego. Dziś Kinder Pingui, wegańskie i bezglutenowe, więc każdy, kto naprawdę uwielbia tego batonika, będzie w niebo wzięty. Obojętnie, czy Ty kochasz Kinder Pingui, czy Twoje dziecko kocha Kinder Pingui, czy Twój chłopak, mąż, czy Twoja dziewczyna, żona, babcia, dziadek, wujek, ktokolwiek, jesteś w stanie zrobić Kinder Pingui w wersji roślinnej, zdrowej, bezglutenowej i w pełni wegańskiej w Twojej własnej kuchni. I pokażę Tobie, jak to zrobić. Przepis jest naprawdę mega, mega, mega prosty. Nie wymaga pieczenia, nie wymaga żadnego zaawansowanego sprzętu kuchennego. Naprawdę minimalna ilość wysiłku, minimalna ilość przyrządów kuchennych. Przepis mega. Jak na efekt, który otrzymujecie, czyli naprawdę niezłą imitację klasycznego Kinder Pingui, nic, tylko robić i przetestować. Jeśli mnie dobrze znacie, to wiecie, że ja naprawdę staram się bardzo, bardzo mocno, żeby jak najwierniej odwzorować smak, konsystencję i ogólnie wygląd tradycyjnych batoników, cukierków, ciasteczek, które są znane ze sklepowych półek. Uprzedzam pytania, w mojej książce Wegańskie słodycze, którą nadal możecie kupić, nie ma tego przepisu na Kinder Pingui. Zostawiłam sobie kilka asów w rękawie i chciałam bardzo, żeby niektóre przepisy się jeszcze pojawiły w książce, ale musiałam sobie coś zostawić na później i Kinder Pingui to był właśnie przepis, który wiedziałam, że będę chciała, żeby nie znajdował się w książce, bo chciałam zrobić tutaj dla mojej YouTube'owej i blogowej rodziny. Teraz zapraszam Was do widoku znad mojej miski w kuchni i szybko, sprawnie i bez zbędnego gadania pokażę Wam, jak to zrobić, żeby było szybko i skutecznie. Przygotowanie naszego cudownego Kinder Pingui rozpoczynamy od tej mlecznej warstwy. Dlatego przekładamy twardą część mleczka kokosowego do garnuszka. Dodajemy również mąkę ziemniaczaną oraz erytrytol. Następnie szczypta soli, troszeczkę aromatu waniliowego. Na razie jeszcze nie podgrzewamy, mieszamy tą mąkę ziemniaczaną, żeby względnie nie było grudek i dodajemy olej kokosowy. Wszystko delikatnie podgrzewamy na bardzo małym ogniu. Użyjcie do tego jakiejś takiej szpatułki, trzepaczki, czegokolwiek, żeby po prostu móc cały czas mieszać i mieć pewność, żeby nic nie przywierało od dołu. To potrwa kilka minut, ale pamiętajcie o tym, żeby podgrzewać na bardzo małym ogniu i zobaczycie, że masa zaczyna naprawdę gęstnieć. Ta mąka ziemniaczana sprawi, że jakby zrobi się taki gęsty budyń i to musi być naprawdę bardzo gęste i klejące. Nie podgrzewajcie jednak zbyt długo, gdy zobaczycie, że konsystencja jest podobna do tej, którą widzicie teraz na filmie. Wyłączcie, zdejmijcie z gazu, no i możecie zobaczyć, że olej kokosowy może Wam się troszeczkę tutaj wytrącić, ale się nie przejmujcie. Zestawcie z ognia, poczekajcie aż ostygnie i gdy ostygnie, włóżcie do zamrażalnika na po prostu tyle, aż ten olej kokosowy stanie się twardy, aż masa po prostu będzie no taka zbita, bardzo klejąca, ale chłodna. Wtedy olej kokosowy będzie miał taką stałą postać. Przełóżcie wszystko do kielicha blendera i zblendujcie przy pomocy blendera, jaki obecnie posiadacie, tak by po prostu nie było grudek. Potem przełóżcie tą masę z powrotem do garnuszka i podgrzejcie, ale tylko na tyle, żeby ta masa nie straciła swojej puszystości po zblendowaniu, ale by stała się płynna. To wszystko dlatego, ponieważ chcemy rozdzielić ją na dwie równe części i gdy ona będzie płynna, będziemy wiedzieć, ile to jest pół. Więc rozlewamy masę do dwóch równych miseczek i zawartość jednej z nich przelewamy do keksówki wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Tutaj warto jest zadbać o to, żeby nie było żadnych bąbelków, dlatego warto jest szpatułką docisnąć krawędzie, żeby wszędzie ta masa się znalazła. Wkładamy taką keksówkę do zamrażalnika, a w międzyczasie robimy tą taką środkową część czekoladową, czyli taki sos czekoladowy i ten sos przygotujemy jedynie z dwóch składników. Jest to syrop klonowy oraz kakao. Dodajemy oba składniki i mieszamy tak długo, aż będzie jednolita masa bez żadnych grudek. Tutaj troszeczkę cierpliwości, zobaczycie, że z czasem te składniki się bardzo ładnie łączą, tworząc taką błyszczącą, klejącą
masę i to jest właśnie ten sos czekoladowy, który znajdzie się w środku naszego batonika. Gdy ta nasza keksówka z pierwszą warstwą będzie już totalnie zamrożona i ta masa będzie po prostu twarda i zbita na kamień, to nie potrwa zbyt długo, jeśli włożycie do zamrażalnika. Wtedy wykładamy tą czekoladową masę i rozsmarowujemy bardzo dokładnie, żeby powierzchnia była taka ładnie wyrównana. I zalewamy to tą drugą częścią jasnego kremu. Warto jest zadbać o to, żeby masa była równomiernie rozłożona i z powrotem powinna ona wylądować do zamrażalnika. W międzyczasie przygotujemy tą taką ciasteczkową warstwę i ta ciasteczkowa masa, ona jest po prostu bez pieczenia, bardzo proste składniki. Jest to mąka owsiana, czyli po prostu zblendowane płatki owsiane, siemię lniane, zmielone, erytrytol, kakao i sól. Dodajemy do tego wrzątek i dokładnie wszystko mieszamy. Masa będzie bardzo klejąca i po jakimś czasie zobaczycie, że lepiej jest po prostu ugnieść ją przy pomocy dłoni. No i właśnie trzeba zadbać o to, żeby wszystkie składniki były wymieszane i można taką masę ciasteczkową odstawić na bok. W międzyczasie nasz blok czekoladowo-mleczny z pewnością już się zamroził i jest zbity na kamień. To może potrwać nawet 2 godziny, wszystko zależy od Waszego zamrażalnika i od początkowej temperatury tej masy. Niemniej wtedy, gdy będzie już ona naprawdę bardzo dobrze zamrożona i będzie twarda, należy pokroić batoniki. Gdy pokroimy te wszystkie batoniki, bierzemy tą naszą ciasteczkową masę bez pieczenia, rolujemy takie ruloniki i wykładamy je na batoniki. Po prostu przy pomocy dłoni wyklejamy taką górną i dolną warstwę. By masa nie kleiła nam się do dłoni, warto jest mieć w zanadrzu szklankę z odrobiną wody i za każdym razem, gdy będzie nam się ta masa ciasteczkowa lepiła, to wtedy troszeczkę zwilżamy palce i ładnie wyrównujemy, odwracamy na drugą stronę i tak samo druga warstwa. I tutaj warto jest przy wylepianiu tych naszych batoników zadbać o to, żeby postępować sprawnie. Jeśli nie macie zbyt dużej wprawy, to radzę po każdym wylepieniu jednego batonika tą masą ciasteczkową włożyć go do zamrażalnika, żeby po prostu ta jasna masa nam się nie roztopiła. Jak potem zobaczycie, batoniki będziemy normalnie przechowywać w lodówce. Niemniej na tym etapie, gdy nie mają one żadnej zewnętrznej warstwy, mogą one po prostu nam się troszeczkę, że tak powiem, rozciapciać. Gdy będą one pokryte czekoladą i jeszcze ta warstwa ciasteczkowa, to wszystko sprawia, że one się trzymają w ryzach, nawet w temperaturze pokojowej, ale na tym etapie warto jest szybko działać, a jeśli się troszeczkę obawiacie, że Wam się roztopią, to włóżcie w międzyczasie do zamrażalnika. Gdy już wylepicie wszystkie Wasze Kinder Pingui, to wtedy roztapiamy czekoladę. Na czas topienia czekolady możecie je włożyć właśnie do zamrażalnika, żeby mieć pewność, że nic Wam się nie rozwali. Możecie na tym etapie nawet umieścić je w zamrażalniku i powrócić do pracy następnego dnia i dopiero następnego dnia oblewać czekoladą. To zależy od Was. Ja właśnie w sumie tak zrobiłam, że następnego dnia oblewałam te batoniki czekoladą. Niemniej nie robimy tutaj nic innego, jak roztapiamy w kąpieli wodnej czekoladę gorzką i wrzucamy każdego batonika, obtaczamy, żeby było ładnie pokryte z każdej strony i odstawiamy z powrotem na papier do pieczenia. I to jest cała filozofia i na tym etapie kończymy już pracę z naszymi batonikami. Przechowujemy je w lodówce, nic się z nimi nie stanie. Można również je przechować w zamrażalniku i zamrozić i mieć zawsze w zanadrzu na jakąś imprezę gotowe po prostu do wyciągnięcia. Trzeba mieć trochę czasu, żeby je wykonać, ale uwierzcie mi, że jak na tak fenomenalny rarytas, jest to kilka warstw, a mimo wszystko czasu nie potrzeba aż tak wiele, ponieważ sporo tego czasu to jest właśnie czas mrożenia i w tym czasie możecie robić cokolwiek. Więc strach ma wielkie oczy. Serdecznie polecam Wam ten przepis i dzięki za uwagę. Jeśli podobał Wam się ten przepis, to koniecznie dajcie łapkę w górę. To mi daje powera, żeby wymyślać więcej takich szalonych przepisów i bardzo miło mi będzie. Miło mi będzie również, jeśli zasubskrybujecie ten kanał, jeśli tego nie robicie, jeśli mnie zaobserwujecie na Instagramie i na Facebooku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Nadal możecie kupić
moją książkę Wegańskie Słodycze lub współpracować ze mną indywidualnie, jeśli potrzebujecie pomocy w zbilansowaniu swojej diety i chcecie spersonalizowany jadłospis. Tutaj jadłospis nie tylko wegański, wegetariański, ale każdy tradycyjny, z czymkolwiek chcecie, tak by the way. Więc widzimy się w następnym filmie, w następnym przepisie. I pewnie, jak zauważyliście, zmieniłam nazwę bloga na karolinagawrońska.pl. Również nazwa wszystkich moich kont społecznościowych uległa zmianie i już się nie nazywam Savory or Sweet. To była bardzo ciężka do wymówienia nazwa, która przysparzała wiele problemów, więc tak. Ale więcej informacji na ten temat niebawem tutaj sprzedam Wam na moim kanale, bo nagram osobny filmik na ten temat. Na dzisiaj to wszystko. Smacznego Kinder Pingui. Mega warto, przetestujcie, bo naprawdę no, nie zajmuje to nie wiadomo jak dużo czasu. Macie jedną po prostu partię, raz przystępujecie do pracy, wychodzi Wam kilkanaście batoników, możecie je zamrozić, zostawić sobie na później i no i fajno. No dobra, to cześć.